Wiedząc, że przybliżenie liczby 10 do potęgi 1 czwartej jest równe 1,7878279, wyznacz przybliżenie liczb. Podpunkt A. Dobra, tutaj mamy 10 do potęgi 9 czwartych. Zauważ, że 10 do potęgi 9 czwartych to jest 10 do drugiej razy 10 do 1 czwartej. 2 plus 1 czwarta to jest 9 czwartych. Wówczas mamy 100 razy 10 do 1 czwartej, czyli wpisuję tę wartość, czyli 1,778279. Przesuwamy przecinek o dwie jednostki w prawo, bo mnożymy przez 100 i mamy 177,8279. Podpunkt A mamy. Podpunkt B. Mamy 10 do potęgi minus 3 czwartych. Zauważ, że można to zapisać jako 10 do potęgi minus 1 razy 10 do potęgi 1 czwartej. Minus 1 plus 1 czwarta to są minus 3 czwarte. Wówczas mamy to nasze przybliżenie, czyli ta wartość 1,778279 razy 10 do minus 1, czyli 1 dziesiąta. 1 dziesiąta, czyli dzielenie przez 10, przesuwa nam przecinek o 1 w lewą stronę, czyli będziemy mieli 0,177879. Podpunkt C. 10 do 17 do potęgi 17 czwartych. Możesz to zapisać, że to jest 10 do potęgi 4 całe i 1 czwarta. 4 całe 1 czwarta to jest 17 czwartych. Wówczas zapiszemy to jako 10 do czwartej razy 10 do 1 czwartej. 10 do czwartej to jest 1 i 4 zera, czyli 10 tysięcy razy 10 do 1 czwartej, czyli ta wartość. Czyli 1,778279. Mnożenie przez 10 tysięcy przesuwa nam przecinek o 4 miejsca w prawą stronę. Będziemy mieli zatem 1,7782,79. I podpunkt D. 10 do minus 11 czwartych. To jest inaczej 10 do potęgi minus 2 i 3 czwarte. Możemy to zapisać, że to jest po prostu 10 do potęgi minus 3 razy 10 do potęgi 1 czwartej. Minus 3 dodać 1 czwarta to jest minus 2 i 3 czwarte. Wówczas mamy, ta liczba to jest właśnie to 1,778279 razy 10 do minus 3, czyli to jest 1 tysięczna. Mnożenie przez 10 do minus 3, czyli przez 1 tysięczną, przesuwa nam przecinek o 3 jednostki w lewo. Czyli byśmy mieli tak. 0,00177879. Zobaczmy, czy się zgadza. Czy jakbyśmy cofnęli przecinek o 3 jednostki w prawo, to byśmy byli tu, tu i tu. W tym miejscu byśmy byli, to by się wszystko zgadzało. Mamy zatem taki wynik.